Jak w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. Każdy natomiast w swoim szyku, jako pierwocina Chrystus, a potem ci, którzy są Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 22 do 23 wersetu. Nie dziwcie się temu, bo przyjdzie godzina, w której wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą Jego głos i ci, którzy dobrze czynili, powstaną do życia, ale ci, którzy źle czynili, powstaną na sąd. Ewangelia według Jana, 5 rozdział, 28 do 29 wersetu. Dwa zmartwychwstania. Słowo prawdy uczy w najbardziej jasny i pozytywny sposób, że wszyscy umarli zostaną wskrzeszeni. Żadna doktryna wiary nie opiera się na bardziej dosłownym i dobitnym autorytecie Pisma Świętego niż ta, ani nie jest bardziej istotna dla chrześcijaństwa. Należy zauważyć, że Pismo Święte nie uczy, że wszyscy zmarli zostaną wskrzeszeni w jednym czasie. Nie uczy tego. Częściowe zmartwychwstanie świętych zresztą już nastąpiło w Mateusza 27, 52, 33. Dwa zmartwychwstania różniące się czasem i tymi, którzy są przedmiotem zmartwychwstania, są jeszcze przyszłe. Są one różnie określane jako zmartwychwstanie życia i zmartwychwstanie potępienia, zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych i tym podobne. W Ewangelii według Łukasza, 14 rozdział, 14 werset, nasz Pan Jezus Chrystus mówi tylko o pierwszym zmartwychwstaniu. W pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział, 22-23, rozróżnienie pojawia się wyraźniej. Potwierdza nam to apostoł Paweł, gdyż nie miał na myśli zmartwychwstania wszystkich umarłych wtedy, gdy mówił o osiągnięciu go jakimkolwiek sposobem, jak to mamy udokumentowane w Filipian 3 rozdział 11 werset. W Księdze Objawienia 20 rozdział 4 do 6 wersetu oba zmartwychwstania są wspomniane razem, z ważnym dodatkiem o czasie, jaki upływa pomiędzy zmartwychwstaniem zbawionych i niezbawionych. Reszta umarłych nie ożyła już więcej, aż się skończyło 1000 lat. Księga Objawienia, 20 rozdział od 12 do 13 wersetu opisuje drugie zmartwychwstanie, to na potępienie. Świadectwo Pisma Świętego jest jasne, że ciała wierzących będą wzbudzone spośród ciał niewierzących i pochwycone na spotkanie z Panem w powietrzu na 1000 lat przed zmartwychwstaniem ciał niewierzących. Kończąc, chcę stanowczo podkreślić, że doktryna o zmartwychwstaniu dotyczy tylko ciał zmarłych. Ich bezcielesne duchy są natychmiast w świadomej błogości lub biedzie, co mamy udokumentowane w Filipian 1 rozdział 23 werset lub 2 Koryntian 5 rozdział 8 werset lub Łukasza 16 rozdział 22 do 23 wersetu. Śmierć ciała nie narusza życia duszy. Jak w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. Każdy natomiast w swoim szyku, jako pierwocina Chrystus, a potem ci, którzy są Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Nie dziwcie się temu, bo przychodzi godzina, w której wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą Jego głos i ci, którzy dobrze czynili, powstaną do życia, ale ci, którzy źle czynili, powstaną na sąd.